Polskie Radio Poznań. Sobota, 25 czerwca, jest godzina 17. Los Blues. Program Ryszarda Glogera. To nasze ostatnie spotkanie w czerwcu. Wkrótce wejdzie letnia ramówka programu. Kłaniamy się słuchaczom, Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger. Najbliższy czas dla bluesa wykorzystamy na rozmowę z Maciejem Kręcem, który niedawno popisał się solowym albumem Brothers and Friends. Spróbujemy połączyć się z Henrykiem Szopińskim, żeby dowiedzieć się, czy Blues Express znowu ruszy do Zagrzewa. A teraz zapowiadany gość. Zaprosiłem dzisiaj do radiowego studia Macieja Kręca, muzyka, który zaskoczył wszystkich dwupłytowym albumem Brothers and Friends. Witam. Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora. To zaskoczenie bierze się z wielu powodów. Przez wiele lat znany byłeś ze sprawnego obsługiwania gitary basowej. Grasz od samego początku zespołu Blues Flowers, czyli już prawie 30 lat. Można powiedzieć, że nowy album to twój debiut płytowy? No, trochę się... Płytowy w sensie solowy. Pod własnym tak. Nazwiskiem, tak. Tak, no, no zdecydowanie, to nigdy wcześniej się na coś takiego nie porwałem. Z różnych powodów, ale głównie dlatego, że oprócz tego, że jestem muzykiem Blues Flowers, no to mam szereg bardzo różnych zajęć i ten kołowrót życia kręci się dla mnie bardzo szybko. I w zasadzie można powiedzieć, zresztą to nie tylko w moim przypadku, ale dla wielu muzyków się wydarzyła sytuacja covidowa. Wszystkim nam się wydarzyła, ale muzyków i to środowisko artystyczne dotknęło to bardzo mocno. I zrobiło się więcej czasu. Z dnia na dzień ten kołowrót stanął i właściwie z codziennej pracy od rana do nocy okazało się, że człowiek siedzi w domu i ma mnóstwo czasu, co stwarza różne zagrożenia. Na przykład można oszaleć, jeżeli ktoś całe życie w takim tempie pracował i nagle nie wie, co z tym zrobić. W związku z czym na początku zacząłem po prostu więcej pracować na instrumencie. Miałem sporo czasu i po jakimś tam czasie okazało się, że ta sprawność wraca. Potem okazało się, że podobny problem ma Maciek Sobczak i zaczęliśmy sobie grywać we dwójkę. Potem doszedł Maciek Zdanowicz, Bartek Szopiński, Szymek Szopiński i po krótkim czasie okazało się, że jest 20 piosenek, bluesów, utworów zaaranżowanych, gotowych do nagrania. O. No to jak się okazało, że jest 20, no to coś trzeba z tym zrobić. Czyli wykluczyłeś w ogóle moje pytanie, które tak było podyktowane wyobraźnią, że z Maciejem Sobczakiem coś tam wspólnie powstało i pomyśleliście, że warto byłoby się spotykać regularnie i to ciasto muzyczne piec dalej. Znaczy u zarania jakby tej płyty leży moja wieloletnia przyjaźń i od czasów studiów jestem fanem, kolegą i przyjacielem Maćka na dobre i na złe. I po prostu tutaj sporo czasu ze sobą spędziliśmy i jakby tutaj w taki sposób naturalny, bo to wyniknęło z przyjacielskiej relacji. Sam początek tworzenia tych utworów. No a później właśnie powstał pomysł, słuchaj, no skoro to mamy, no to może to zarejestrujmy. Ileś jakby moich pomysłów, Maciek mi bardzo pomógł w sensie realizacyjnym, produkcyjnym i też aranżacyjnym. Potem też duży wkład Maćka Zdanowicza, czyli drugiego gitarzysty z ostatniego składu Hot Water, z którym pracowałem przecież jako menadżer, więc się doskonale znamy. No i tak to poszło. Dark as night.
Kiedy zrozumiałeś, jak już były te utwory gotowe i konkretne, kiedy pomyślałeś, że teraz to się zaczną schody, że to jest wejście pod dużą górę? Chyba nie miałem. To jakoś wyszło naturalnie. Ja się nie boję wyzwań. Całe życie gdzieś tam dosyć odważnie je podejmowałem, ale jednocześnie tak chyba mam w sobie to, że tak kroczę małymi kroczkami po pół kroku, ale cały czas do przodu. To tak może trochę po poznańsku jest. Ale jeśli pozwolić, to chciałem powiedzieć, że to trwało 15 miesięcy zarejestrowania tego. Jakby nie realizowaliśmy konkretnego planu. To przychodziło naturalnie. Naturalnie przychodził utwór i naturalnie szukaliśmy później, bo, ponieważ ja nie śpiewam, no to jakby należało znaleźć kogoś, kto to zrobi. W pierwszej opcji myśleliśmy, że zaśpiewa to Maciek Sobczak, ale Maciek jest osobą bardzo jakby charakterystyczną i dominującą i myślę, że zdominowałby to bardzo. Tym bardziej, że stylistycznie ta płyta jest bardzo różnorodna, więc dobieraliśmy artystów takich, do których mieliśmy dostęp, z którymi się przyjaźnimy. Niektórzy są bardzo bliskimi znajomymi, tak jak bracia Szopińscy, którzy są w zasadzie, no trochę ich traktuję jak moich synów, bo przecież z Henrykiem, tatą ich gram Blues Flowers od 30 lat, więc to bardzo bliscy ludzie. No i tak właśnie to się działo, krok po kroku, bardzo naturalnie. Nie było żadnej koncepcji od początku, że my tu zrobimy album, który coś podbije, coś zrobi i tak dalej. To była naturalna przyjemność pogrania i trochę bezczelna taka myśl, że do tej pory nikt się nie odważył, tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli się mylę, to proszę o poprawienie, ale sądzę, że pomysł o tyle jest odważny, może nawet właśnie trochę bezczelny, że to polskie kompozycje, w sumie no, muzyka, która nie ma jakiejś pozycji solowej wysokiej, albo właściwie w ogóle jej nie ma, że zostały zaproponowane artystom zagranicznym, którzy to artyści z przyjemnością do tematu podeszli ze względu na albo jakby znajomość prywatną, ale w dużej części ze względu na jakość tego materiału, który dostali do pracy. Więc to super dla mnie sprawa i satysfakcja, że w tym tak chętnie wzięli udział i jak to mówi się po piłkarsku, nie odstawiali nogi. To jest wszystko zrobione bardzo rzetelnie. Często sami mówili, wiesz co, ta wersja pierwsza nie jest dobra. Ja to zrobię ci jeszcze raz, zrobię ci to lepiej, bo ten numer zasługuje, żeby to zrobić jak należy. Także mam nadzieję, że to na płycie słychać.
A czy od razu pomyślałeś, że ten materiał jest tak spójny, że trzeba to wydać jako dwupłytowy? Bo pomyślałem, gdybym był szefem wytwórni, twoim wydawcą, to bym podszedł do tego bardziej ekonomicznie. Mam duży bank utworów, rozłożę go w czasie. Najpierw wydam jedną płytę Macieja Kręca, a potem drugą. Tak jak powiedziałem, od samego początku ta płyta, czy te nagrania, najpierw nie płyta, tylko same nagrania, miały taki charakter artystyczno-towarzyski. I jakby komercyjne czy ekonomiczne podejście tutaj w ogóle nie miało miejsca na żadnym etapie. A podział na te dwie płyty wyniknął z tego, że ten materiał jest bardzo różny. Głównie może przez pracę z muzykami, bo nie zmuszałem artystów, żeby realizowali dokładnie moją koncepcję. Podprowadzałem utwór, produkcję do pewnego momentu, a potem zapraszałem osoby, które nie są anonimowe, które mają swój styl i swój sposób grania, śpiewania, interpretacji. I właśnie chodziło o to, żeby oni dołożyli od siebie to i wzbogacili to wydawnictwo. Taki był plan od samego początku. I stąd powstały bardzo różne rzeczy. I umieszczenie ich tak, by piosenka czy utwór za utworem, byłby, myślę, dużym miszmaszem. I chciałem to troszeczkę uporządkować. I dlatego ten podział na taką część, ja nazywam to trochę akustyczną, ona do końca akustyczna nie jest. Któryś z kolegów powiedział, że tą płytę określę jako mojo. Może coś w tym jest. Podoba mi się to określenie. A druga część jest zdecydowanie bardziej elektryczna, w większych składach, z większą mocą. No i wydaje mi się, że ten podział jest dosyć logiczny. Śpiewał John Clifton. Nagranie pochodzi z albumu Macieja Kręca, który był dzisiaj gościem programu Luz Blues. Maciej Kręc przeznaczył dla słuchaczy programu kilka egzemplarzy swojego solowego wydawnictwa Brothers and Friends. Proszę w mailu podać nazwy chociaż
trzech zespołów, z którymi ściśle współpracował Maciej Kręc jako muzyk i menedżer. Przypominam adres kontaktowy ryszard.gloger@radiopoznan.fm. Luz Blues. Program Ryszarda Glogera.